Okej, w takim razie przede wszystkim chciałbym oficjalnie powitać wszystkich, którym udało się przybyć na kolejnym, drugim już dniu sesji Linuxowej. Cieszę się szczególnie, że przyszli niektórzy, którzy byli na wczorajszym Middle Party, które było dość długie i dla niektórych mogło być to ciężkie przeżycie. I myślę, że możemy zacząć. Tak. Wczoraj skończyliśmy na dwóch prelekcjach, na których był całkiem dobry flame. Mi się to podobało, więc moja prelekcja dzisiaj zacznie dzień, mam nadzieję, lekkim flame'em, ponieważ będę mówił o Zishelu. Zishel to jest shell, a jak wiadomo, shell to jest coś, do czego jesteśmy przede wszystkim przyzwyczajeni. A ludzie nie lubią zmieniać przyzwyczajeń, więc prawdopodobnie parę osób na sali będzie mi chciało koniecznie udowodnić, że bash jest lepszy albo przynajmniej wystarczający do ich potrzeb. Dlatego właśnie liczę na flame'a. Ale w ogóle, co to jest ten Zishell? To jest alternatywny shell, którego używa wiele osób, które lubi sobie pokonfigurować. Niektórzy uważają, że jest trudny w konfiguracji. To są ludzie, którzy po prostu nigdy go nie używali. Trzeba się do niego po prostu przyzwyczaić. No, nie ukrywam, że trzeba samemu pokopiować trochę kodu z internetu, żeby go skonfigurować. Ale nie jest tak źle. Przede wszystkim, ja się skupię na tym, co Zishell potrafi. Nie będę mówił niestety o tym, czego bash nie potrafi. A gdybym o tym mówił, to niekoniecznie muszę mieć rację, ponieważ z basha nie korzystam od, nie wiem, około 3 lat, jeśli nie więcej. Słyszałem, że od tego czasu basz potrafi dużo więcej niż kiedyś. Ale Zishell potrafił to już wtedy, więc well. Zacznijmy od dopełniania. Jak wpisujemy sobie jakąś komendę w shellu, niech to będzie ls... doc i dam sobie tab, to mi dopełni documents. To robi też bash oczywiście. Ale jak można się domyślić, nie kończy się na tym. Ale zaczyna się na tym, że Zishell potrafi używać dopełnień basha. Jest strona, która dokładnie opisuje, jak to zrobić. O ile pamiętam, jedną, może 3 linijkami kodu krótkimi. Kodu shellowego oczywiście. Cały czas mówię tu o kodzie shellowym. Zishell nie ma różnych śmiesznych wymysłów typu rozszerzanie go Perlem, Pythonem, Rubim czy czymś takim. Więc więc po prostu pisze się kod shellowy zawsze w nim. Ale co dalej? Jego dopełnienia są po prostu lepsze. Co rozumiem przez lepsze? Dopełnia argumenty. Jak to działa? Tak, w ten sposób. Jeszcze jeden tab nacisnę. Pokazuje mi listę argumentów do funkcji, przepraszam, komendy. Mogę sobie wybrać nawet strzałkami. Bardzo wygodne, szczególnie, że w wypadku LS-a, który tych opcji ma około 9000, może ponad nawet, to nie pamiętam ich wszystkich, pamiętam tylko te, których często używam i dokumentacja w tej formie się przydaje. Ale LS-a jeszcze używam względnie często, to coś tam pamiętam. Są komendy, których nie używam w ogóle albo używam pierwszy raz, a Zishell nadal potrafi dopełnić argumenty do nich. Pozwala przechodzić strzałkami pomiędzy tymi sugestiami. No jak widać, naciskam strzałki i działa. Jak nacisnę sobie tutaj Enter, to dopełni. Mogę oczywiście kontynuować. Żeby było ciekawiej, tego diert, które tu wybrałem, już nie ma. Jak widać, jest dereference directory, nie ma diert. Spróbujmy co innego. Tu wpiszę minus L. O nie, 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 nie. Nie pokazujemy tego. Tak, i tutaj już minus L nie znajdziemy znowu.
Także Z-Shell całkiem inteligentnie to dopełnia i to jest jedna z przydatniejszych rzeczy w nim. Dopełnia nazwy plików. Otóż Bash też dopełnia nazwy plików, tak jak już mówiłem, ale Z-Shell robi to przez SSH nawet. Otóż jak to działa? Mam plik. Powiedzmy, niech to będzie SCP, bo to nie jest w każdej komendzie. Na przykład do LS-a nie dopełni nazw przez SSH, bo to nie ma sensu. Ale Z-Shell wie, że SCP przejmuje taki argument i mogę sobie dać serwer. Nie, znowu nie o to mi chodziło. To nie jest dobry pomysł patrzeć, co ja mam w katalogach. Generalnie. Nie wiem, co tam jest, tam mogą być różne rzeczy, ale dopełnia mi ten katalog. Dalej mogę dopełnić oczywiście inne katalogi. Warunek jest jeden, że mogę się dostać do tego serwera przez klucz publiczny. Dlaczego to jest wymagane? Otóż dlatego, że jak próbuję coś dopełnić, no to nie mam jak wpisać hasła, bo ja naciskam tylko tab. A gdyby Z-Shell pytał mnie o hasło, byłoby to co najmniej dziwne. Przepraszam, poczekaj, proszę poczekać na mikrofon. Czy po takim połączeniu w tle po SSH, tak, czy on może na następny raz cache'uje takie zapytania, takie to, co sobie wyświetli tam? Nic o tym nie wiem, żeby to cache'ował, szczerze mówiąc, i szczerze wątpię, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę, że to się może zmieniać. Szczególnie jak korzystamy ze SCP na przykład, to chcemy czasem wrzucić coś na serwer, a potem z niego coś, a potem z niego to samo ściągnąć. Więc cache'owanie byłoby tutaj niebezpieczne, bo wrzucamy plik na serwer, chcemy sobie go dopełnić po stronie serwera zaraz potem i nie możemy, bo jest cache'owana zawartość katalogu. Także no, nie cache'uje, ale z drugiej strony mnie to nie boli, że on tego nie cache'uje. Jedyne, co tutaj przeszkadza, to to, że trzeba mieć świadomość, że on będzie próbował się łączyć do SSH, jeśli mu na to pozwolimy. I to oznacza, że zablokuje nam shella do czasu, aż się nie połączy albo stwierdzi, że ma timeout. Także no, jeśli już decydujemy się korzystać z tych dopełnień, to musimy mieć świadomość tego, że on będzie z nich korzystał po prostu. Tak, potrafi też poprawiać literówki. Tego chyba w tym momencie nie pokażę. Zaraz zobaczymy. Było tak? Okej. Jakaś długa komenda. SL. Aha, bo to. Powiedzmy, że chcę slipa nacisnąć. Aha. No, setup correct nie działa. W tym momencie nie pamiętam, jak się nazywała opcja, oczywiście. Miałem to sobie zapamiętać. Ale zaraz pokażę, jak to skonfigurować, nie pamiętając, jak tą opcję ustawić, więc to nie będzie problem. W każdym razie, Z-Shell potrafi zrobić coś takiego, że jak zrobimy pojedynczą literówkę, albo dwie literówki, albo ile tam ustawimy, to on zapyta się, czy na pewno chcemy to, czy przypadkiem nie coś innego. I to jest dla niektórych może być może użyteczne. O, jest. Jak nacisnąłem Enter, to mnie zapytał. Czy tak? Never, yes, always, coś tam. No prawie jak Nian, prawda? Ale no w każdym razie to ten prompt też da się ustawić, jak on będzie wyglądał. Ja szczerze mówiąc nie zagłębiałem się w to, dlatego że nie muszę o właśnie, sleep missing operand, jak dałem Y, nie pyta o Enter, tylko naciska się klawisz, więc nie jest to takie złe, z tym, że tak jak mówię, ja tej opcji nie używam. Nie widzę dla niej zastosowania, tak jak ja piszę. Odpowiedź jest od slipa. To nie jest odpowiedź od samego Z-Shella. To correct, slepe tu sleep da się zmienić jak najbardziej. Można skonfigurować, jak będzie wyglądać to pytanie, czy poprawić. Zamiast jest było tak,
Tak, da się poprawić. Jednakże ze względu na to, że prelekcja jest nagrywana, nadal proszę o korzystanie z mikrofonów, bo ludzi, którzy nawet krzyczą, nie będzie słychać. My bierzemy strumień audio tylko z mikrofonów. Dalej. Można Zishella debugować z poziomu samego shella. Teraz pomyślmy, czy pamiętam jak. Pamiętam jak. Control duże X, czyli Control Shift X i następny klawisz H, jak nacisnę, to pokazuje mi, jakie dopełnienia zastosuję w tym kontekście. Tutaj widzimy, że będzie próbował dopełnić pliki, jeśli są pliki zaczynające się od minusa. Będzie próbował dopełnić argumenty i jakieś opcje. Żeby tak naprawdę zrozumieć, co tu się dzieje, trzeba się bardziej wgłębić w system dopełnień Zishella, który jest naprawdę zaawansowany. Ale jeśli już piszemy jakieś dopełnienia, to w ten sposób mamy ułatwioną pracę. Nie wiem, czy coś takiego Bash potrafi. Nigdy nie próbowałem pisać dopełnień do Basha, bo dopóki nie zacząłem korzystać z Zishella, to nie wpadło mi nawet do głowy, że takie dopełnienia można zrobić w shellu, albo że będą wystarczająco szybkie. Ale jednak się da. Dalej. Rzeczy związane z zarządzaniem historią w Zishellu. Otóż okazuje się, że Zishell ma wiele feature'ów podobnych. Oczywiście standardowe opcje histfile, histsize i savehist to są opcje określające przede wszystkim, gdzie zapisywać historię, jaką ta historia ma mieć wielkość w pamięci i jaką ma mieć wielkość w pliku maksymalną. Te opcje najczęściej ustawia się na tą samą wartość, te dwie ostatnie. Ja mam ustawione oczywiście ponad 9000, lubię mieć długą historię, ale to nie tylko. Zishell pozwala też nie tracić czasu w szukaniu w historii, na przykład przez to, że nie będzie wyszukiwał w ogóle duplikatów. Jak będziemy mieli dwie komendy pod rząd i naciśniemy strzałka do góry dwa razy, to nie przywróci nam tej drugiej, no bo już ją widzieliśmy. To po co nam znowu to samo po naciśnięciu strzałki do góry? To jest ta pierwsza opcja. Druga opcja w ogóle nie zapisuje do historii podwójnie wykonanych komend. Oczywiście przez podwójnie wykonaną komendę mam tu na myśli dokładnie ten sam command line, czyli cały pipeline musi być taki sam. Dalej. To jest druga opcja. Trzecia, hist ignore all dupes, pozwala nam zignorować w ogóle wszystkie duplikaty. Czym się to różni? Jak mamy jakąś komendę i kiedykolwiek wpiszemy ją później, nawet przywracając z historii, to ta stara zostanie usunięta z historii i zostanie wrzucona nowa. Dlaczego? Dlatego, że tak stwierdziliśmy, że nie chcemy mieć w ogóle duplikatów, bo mamy dużo wpisów w historii i bardziej nas obchodzi ich unikalność niż chronologiczna kolejność. To się przydaje, jak wydajemy dużo komend, a chcemy mieć małą historię. I chcemy te komendy pamiętać. No i jest jeszcze hist save no dupes, które nie ignoruje duplikatów, ale również nie zapisuje ich ostatecznie do pliku. Co oznacza, że po restarcie shella ich już nie będzie. Dalej. Jedna z fajniejszych funkcji to jest hist ignore space. Jak nie chcemy zapisywać pewnych komend w historii, to się szczególnie przydaje, jak ktoś ma tą opcję ustawioną i zostawił niezalogowany komputer, można napisać spację na początku, wpisać historię w shellu i nie trzeba kombinować z usuwaniem historii, bo po prostu ta komenda nie zostanie do niej zapisana. Ale Zishell stara się nam i tak ułatwić pracę, bo gdybyśmy się pomylili w tej komendzie, to on ją zachowa do czasu, aż nie wydamy następnej komendy. My będziemy mogli jeszcze tą ostatnią komendę przewrócić. Jeśli bardzo tego nie chcemy, to możemy po prostu wpisać spacja enter, on po prostu zapisze pustą komendę do tej tymczasowej historii i tamtą już usunie. Nie będzie dało się jej przewrócić.
Pozwala też nie zapamiętywać funkcji i różnych innych rzeczy. To są te dwie opcje. Zachęcam do przeczytania manuala, jeśli to kogoś interesuje. Powiem szczerze, że dla mnie większość z tych opcji niezapisywania też nie znalazła zastosowania. Ewentualnie Hist Ignore All Dupes może kiedyś zacznę stosować. Ale za to te opcje. Może tak, zapytam, to nie jest pytanie konkursowe, od razu mówię, ale zapytam tak. Ile macie najczęściej otwartych okien terminala lub otwartych shelli? Słuchamy tam. No, zwykle 2 albo 3. Okej, okay. Jakieś inne głosy? Ja zwykle 1. Jest tu głos, że 1, ale to mało. Około 4-5. 4-5. Tak samo, 4-5-6. Okej, okay. Tutaj ktoś powiedział 3-4. 10-15. Okej, okay. 10-15 to jest dobra opcja, ja też tak mam. Dlaczego ja tak mam? Dlatego ja tak mam, że ja uważam, że narzędzia graficzne zajmują za dużo czasu w ich używaniu i prościej jest otworzyć nowy terminal, zrobić coś często, niż odpalić menedżer plików na przykład, znaleźć katalog, skopiować plik, znaleźć drugi katalog, skopiować drugi plik. Szczególnie w sytuacji, w której Zishell mi wszystko dopełnia sam i pisze jakieś 20% z tego. Reszta to jest tab. I te opcje się przydają. Otóż tak, no domyślnie Zishell, jak i Bash zresztą, zapisują historię po wyjściu. Jak to robią? Otwierają plik do zapisu, zapisują historię i kończą. Ewentualnie, żeby było bezpiecznie, otwierają nowy plik, zapisują historię i nadpisują nim stary. Efekt jest taki, że mamy tylko historię z ostatniej sesji shella, jaką otworzyliśmy. Jak mamy 10-15 okien terminala, to jest po prostu niepraktyczne, bo tracimy większość historii. Chyba, że nie chcemy mieć historii, wtedy całe zarządzanie historią to można się przespać. Ale pierwsza opcja, Append History, rozwiązuje ten problem. Mianowicie rozwiązuje problem w ten sposób, że dopisuje po prostu do końca historii. Druga opcja, Ins Append History, dopisuje do historii, ale zachowując chronologię. To znaczy, że jeśli wpiszemy jedną komendę w jednym terminalu, drugą w drugim, potem trzecią znowu w pierwszym, to one będą w takiej samej kolejności zapisane. Pierwsza, druga, trzecia. W wypadku tej pierwszej opcji kolejność zależałaby od tego, kiedy wyjdziemy z terminala. I to jest generalnie opcja, której ja używam, Ins Append History, bo tak jest mi najwygodniej. Ale jeśli ktoś bardzo lubi historię i nigdy nie pamięta, gdzie wykonał daną komendę, to może użyć ostatniej, Share History. Wtedy wszystkie terminale, wszystkie sesje Zishella mają wspólną historię. To oznacza, że wydajemy komendę w jednym shellu, przechodzimy do drugiego, naciskamy strzałkę do góry i mamy ją w historii. Nie musimy pamiętać, gdzie wydaliśmy komendę. To jest bardzo fajna opcja generalnie. Ja z niej nie korzystam tylko z tego powodu, że po prostu pamiętam, gdzie wydałem komendę. A jak nie, to znaczy, że mam za dużo terminali już i trzeba parę pozamykać. Ale niewątpliwie jak ktoś, nie wiem, dużo korzysta ze screena czy z czegoś, może się przydać. I teraz rzecz, która mi się bardzo podoba w Zishellu, kolejna, to jest search history backward albo forward. To są nazwy komend, które można zbindować do klawiszy. Je się binduje najczęściej do strzałki do góry i na dół i jak to działa? Zobaczmy. Przy okazji jestem leniwy. Aha, miałem nie korzystać z tego terminala. Dobra, już nie korzystam z tego terminala. To jeszcze nie. History search backward. Okej, okay. I teraz jak to wygląda? Mam normalnie komendy, prawda? Wszystko fajnie. A teraz wpiszę sobie
LS to nie jest dobra opcja. Jaką komendę mogę wpisać, która w której tmux powiedzmy. O, albo Vimem chyba nie edytowałem ostatnio nic dziwnego. Tak, robię tak i pokazuje mi tylko Vima. Fajne, prawda? Forward działa tak samo, tylko że po prostu w drugą stronę. Pokazuje, on bierze pierwsze słowo, czyli pierwszy ciąg znaków przed spacją i pokazuje tylko linie, które zaczynają się od niego wtedy. To jest fajna opcja, ale zaczyna przeszkadzać, jak używamy sudo. Dlatego, że wtedy przywraca wszystkie komendy, które wykonywaliśmy z sudo, a to najczęściej właśnie nie jest to, o co nam chodzi. Dlatego wymyślono history beginning search for backward. Nie mam pojęcia, dlaczego ta funkcja jest tak nazwana, ale działa jeszcze lepiej. Może być dziwna dla ludzi, którzy właśnie przyszli z Basha, ale zapewniam, że warto jest się do niej przyzwyczaić. Zbinduję sobie z powrotem klawisz. Ja właśnie z niej korzystam. Jak ona działa? Bierze to, co jest przed kursorem i zostawia kursor w tym samym miejscu, bo inaczej to by nie miało sensu. I przywraca wszystkie linie, które zaczynały się od tego, co jest przed kursorem. Więc sudo vim, strzałka do góry, przywraca mi wszystko, co jest z vimem. Jak przesunę sobie kursor, to pokazuje mi inne rzeczy z sudo. Jest to jeszcze wygodniejsze niż tamto, bo no co. Mogę łatwo znaleźć komendy, szczególnie, że no, ja używam sudo dość często, nie jestem fanem su, głównie dlatego, że root ma najczęściej innego shella niż zshell, a ja lubię swojego konfiga, więc tak jest. Dalej. Inne rzeczy. Ciekaw jestem, ile czasu mi to zajęło. Okej. Okay. A, krótko. Tak, znajdź i zamień w CD. Jak to działa? Nie pokażę tego, albo dobra. Jestem w TMP. No, tego nie widać, ale tam mam ścieżkę. Nie widać, prawda? Ledwo widać, no bo mam ustawione to pod terminal z czarnym tłem, więc białych znaków nie widać. Ale co, stworzę sobie SDF i BSDF katalogi. Wejdę sobie do katalogu SDF i zrobię CD AB. No co to może zrobić? Oczywiście w normalnym shellu by to nie zadziałało, ale w tym shellu przeniesie mnie do katalogu, w którym wszystkie A zostaną zamienione na B. Jak mamy dużo katalogów o podobnych nazwach, to jest całkiem przydatne. Co więcej, to zamienia znaki w całej ścieżce, więc to nie jest tak, że wywołuje tylko CD w katalogu do góry i zmienia to na katalog z B. Nie, mogę to mieć w dowolnym miejscu ścieżki, w którym on to zamieni. To jest całkiem fajny feature. Co więcej, jak ktoś nie lubi koniecznie wpisywać CD, jak ktoś jest aż tak leniwy, że dwa znaki go bolą, to może zrobić setup auto CD i przechodzić samymi nazwami katalogu. Być może widać, że długość mojego prompta się zmieniła, to oznacza, że zmieniłem katalog, nawet nie, jeśli nie widać na jaki. Można mi wierzyć na słowo, że właśnie na ten. Kolejna rzecz. Dopełnianie nazw katalogów i plików w środku ścieżki. Może w ten sposób. To jest jakiś tam katalog z jakimś tam kodem. Mój, powiedzmy, niech to będzie. No. Ten ostatni katalog się nie dopełnił, bo akurat albo nic do niego nie pasowało, albo jest więcej niż jedna rzecz, która do niego pasuje.
Ale jak widać, napisałem kilka znaków, nacisnąłem pojedynczy tab i zadziałało. To jest całkiem wygodne, bo na przykład jak mamy dwa katalogi, które zaczynają się od dwóch znaków, ale tylko w jednym z nich jest katalog, który zaczyna się od innych dwóch znaków, to wystarczy nacisnąć tab raz. On zgaduje, do której części ścieżki to pasuje. Więc to jest coś, czego często używam, dlatego że właśnie tak jak widać, wystarczy, że napiszę tak. Nie muszę pisać pełnego tego. A ja, no jak mogę nacisnąć jeden tab zamiast pisać, to jest fajnie. To przy okazji jak najbardziej promuje porządek w plikach, żeby mieć względnie unikalne pierwsze znaki folderów. Nie trzeba się męczyć wtedy. I tak, auto push D. Poprzechodziłem sobie trochę po katalogach. Może tak, kto na sali korzystał z push D i pop D? OK. Tam się zgłosił kolega pierwszy, to może to będzie pierwsze pytanie konkursowe. Co one robią? Wrzuca jakby na... Wrzuca na stos poprzedni katalog, znaczy w ten, który jesteśmy i... jakby to... Możemy sobie w łatwy sposób przejść do poprzedniego katalogu. Okej, ale wiesz co, przejście do poprzedniego katalogu znaczy, bez push D i pop D działa w ten sposób też, więc to jest nie tylko to. Może drugi kolega odpowie jakoś inaczej? Jakąś pełniejszą odpowiedź da? No, push D nam wrzuca katalogi na stos, tak. I one tam sobie są, można potem chodzić po drzewku i pop D zdejmuje po kolei z tego stosu i nas przerzuca do tego katalogu. Tak, tutaj to jest lepsza odpowiedź moim zdaniem. Tyle, że push D jeszcze akurat nas przenosi do katalogu domowego, o ile pamiętam. A jeśli ktoś tego nie wie, to właściwie mógł sprawdzić, jak ma laptopa. To jest bardzo dobra metoda, jak prelegent zadaje pytanie, żeby mieć gogle pod ręką, czy szela pod ręką, czy cokolwiek, o czym mówi prelegent i sprawdzić. Także kolega może dostać nagrodę, tylko nie wiem jaką, bo koszulkę ma. Nie słyszałem. Długopis. Może dostać nawet 5 długopisów. Długopisy się zawsze przydadzą. Dobra, i co robi autopuszdy? Jest jeszcze komenda dirs, która pokazuje mi aktualny katalog. Oczywiście zapomniałem włączyć autopuszd, więc setopt autopusz. OK. Aha, bo to... Aha, dobra. Jestem w TMP-ASDF, teraz robię CDAB, tak? I DIRS mi wyświetla zawartość stosu. Najpierw byłem w home, potem byłem w home TMP, TMP-ASDF, potem w TMP-BSDF. Autopuszdy mi wrzuca katalogi na stos automatycznie. A to oznacza, że jak zapomnę, gdzie byłem 50 CD temu, to mogę to łatwo przywrócić. Nie wiem, na ile to jest wygodne. Prawda jest taka, że postanowiłem to kiedyś włączyć. Nigdy z tego potem nie skorzystałem, ale za to parę razy wcześniej było mi potrzebne. Więc to jest takie fajny feature, w ten sposób, fajna zabawka. Powiem przy okazji, że autopuszdy, tak samo jak wszystkie inne opcje, które pisałem wielkimi literami, to są opcje. Je się ustawia poleceniem setopt, albo unset opt w sposób ten. Już nie ma autopuszdy. Oczywiście stos nadal zostaje, ale teraz jak sobie dam tak, to jest podmieniany tylko ostatni, to jest podmieniany tylko ostatni element na stosie, jak widać. To jest domyślne zachowanie, jak mamy wyłączony ten stos. Tu mamy tylko jeden element.
Znaczy, mam wyłączone automatyczne dopisywanie do stosu, bo stos jest zawsze włączony. Ale... tak. Ale... Te opcje pisałem wielkimi literami z podkreśnikami dlatego i tylko dlatego, że tak jest w manualu. Jak ktoś będzie chciał znaleźć w internecie, to tak jest najłatwiej. Ale tak się składa, że Zischel zupełnie olewa to, czy to są wielkie litery, czy małe. I również olewa to, czy są jakieś podkreśniki. Mogę wpisać opcję na przykład w ten sposób. Testowałem to ostatnio. Też zadziała. Jak ktoś mi nie wierzy. Działa, prawda? Można sobie wyobrazić taki algorytm, bo pytanie było, czy sam sobie usunie... Czy sam podpowie mi opcje? Możemy sprawdzić. Jestem prawie że pewien, że tak. Czy chcemy zobaczyć wszystkie 183 możliwości? Najwyraźniej tak. Tak, to jest... Ale, przepraszam, on do seta. Czy tu jest... Tak, to jest to samo najwyraźniej. Nie, w manualu jest setup zawsze, dlatego tego używałem. Tutaj, jak widać, set przyjmuje inne opcje, ale dopełnia też nazwy. Więc możemy sobie spokojnie zobaczyć wszystkie opcje, ale lepszą metodą zdecydowanie jest zobaczyć to w manualu. Dlatego, że tam są też opisy szersze, a niektóre opcje są po prostu niezbyt intuicyjne. Dalej, globalne aliasy. Kto na sali robił aliasy kiedyś w Shellu? OK, jest to całkiem dużo osób. Czy ktoś ma jakiś pomysł, co to jest globalny alias? Nikt? A jak powiem, że może dostać za to koszulkę? No. Dobra, globalne aliasy to jest coś takiego. Okej. Coś zepsułem w specyfikacji nawiasu. Oczywiście. Jak się robiło aliasy? Teraz może się robiło je w ten sposób. O, jest. Właśnie. Dawno nie robiłem aliasów. Globalny alias to jest alias, który działa w każdym miejscu w command line. Możemy robić za pomocą tego jakiegoś skróconego grepa. Zawsze mi się często zdarza, że piszę zamiast grepa, piszę po prostu pipe'a i zakładam, że to będzie grep, co niekoniecznie jest poprawne. Oczywiście można zrobić alias na coś takiego. Również na inne komendy, na cokolwiek. No to są aliasy po prostu, które zamiast działać tylko jako komendy, jako początki komend, działają w każdym miejscu, mogą zastąpić każdą część command line'a. Więc to jest kolejny feature dla ludzi, którzy nie lubią za dużo pisać. Kolejny feature, z którego nie korzystam, ale być może powinienem zacząć. I prompt init. Nie zadziałało, bo to jest funkcja samego shella. To jest oczywiście w każdym manualu. Jak ja to ostatnio robiłem? Tak. Miałem jakiegoś... Pamiętam, miałem fora, który to robił. A, też można. Okej. Co robi prompt?
Okej, zrobimy lesa. Aha, jak widać les działa. Zrobimy inaczej. Temux ma, jest o tyle fajny, że też pozwala skalować. To jest galeria promptów, czyli coś, co kiedyś nazywało się znakiem zachęty, ale jak widać, to już nie jest jeden znak. To są rzeczy, które nam się pojawiają przed komendami. Niektórzy ludzie w Zishellu lubią sobie robić prompty na kilka linii, najczęściej dwie wtedy, które pokazują dużo więcej informacji. Na przykład tutaj mamy przykład, w którym jedna linia pokazuje tylko katalog, nazwę użytkownika i maszynę, na której to jest, a w drugiej dopiero jest znak zachęty i komenda. Dalej mamy różne inne, to nie ma sensu ich omawiać w tym momencie, to jest kwestia tylko i wyłącznie gustu, co kto lubi. Ja pokażę potem fajne feature'y, jakie można zrobić z promptami. I ostatnia rzecz, Oh My Zishell. Jak sądzicie, co to jest? To nie jest pytanie konkursowe, ale może ktoś zgadnie. Tak, to jest framework i nie, to nie jest framework zarządzający. To jest framework dodający parę feature'ów i parę fajnych promptów, z których jeden z nich potrafi, ciekawostka, wyświetlać aktualnego brancha w Gicie, czy w SVN-ie, czy w dowolnym innym systemie zarządzania kodem, którym jesteśmy. I niektórzy to lubią. Potrafi wyświetlać brancha, potrafi wyświetlać, czy mamy zmodyfikowane pliki, cokolwiek. To jest dość zaawansowany prompt wtedy. Tak. I to jest na tyle, jeśli chodzi o moje slajdy, ale obiecałem, że pokażę parę fajnych feature'ów, więc pokażę swój Zishell RC. Tak, tymi liniami się zupełnie nie przejmujemy. O tym za... Nie, przepraszam. Tymi liniami się zupełnie nie przejmujemy na razie, bo one są wygenerowane automatycznie. Te linie są wygenerowane półautomatycznie metodą copy-paste'a z internetu. One robią bindingi klawiszy do różnych rzeczy, bo Zishell zakłada, że sami je zrobimy. To jest niewygodne. To tu się muszę zgodzić ze wszystkimi fanami Basha, że pod tym względem Bash jest lepszy, że on po prostu działa od razu, a Zishella trzeba skonfigurować. Ale zaleta tego jest taka, że jak poświęcimy tą minutę, to co zrobiłem zresztą dzisiaj przed tą prezentacją i skopiujemy sobie z internetu fragment, to nam zadziała. Też. Tu są moje własne bindy, to co pokazywałem, history, beginning, search, backward i forward. Jedne z bardziej przydatnych. To jest kolejny fragment kodu skopiowany z internetu, powinien być tam nad tymi, żeby były razem. I teraz tak. Kolorki. Definicje kolorków to, jak można się łatwo domyślić, również jest pętla skopiowana z internetu. Nikt przecież tego nie będzie pisał. I dalej coś, co sam napisałem. No, zalesowałem sobie LS-a i grepa na wersje, które używają kolorów. Włączyłem sobie ignorowanie spacji, apendowanie inkrementalne historii, to o czym mówiłem. Ustawiłem edytor domyślny na Vima, dlatego że w niektórych dystrybucjach domyślnym edytorem jest jakiś program, z którego nie umiem wyjść i to nie jest Emacs, o dziwo. Z Emacsa jeszcze umiem wyjść, ale to jest Jove, Debian tak ma. Generalnie znam bardzo wiele osób, które nie umie z niego wyjść, mimo tego, że on pokazuje, jak to zrobić. Ale tak, co ja zrobiłem? Przede wszystkim zrobiłem sobie ifa, który dopisuje nazwę hosta wtedy i tylko wtedy, jak jestem połączony przez SSH gdzieś. Bo nazwa hosta u mnie na laptopie nie jest mi potrzebna generalnie, bo po co? Nie jestem zalogowany do żadnego serwera. To jest tym ważniejsze, że moja nazwa hosta ma 4 znaki. Jak zaloguję się do serwera innego, który ma 4 znaki, to nie chcę wydać polecenia sudo halt. Bo no, nigdy mi się to nie zdarzyło, ale parę razy byłem blisko.
Dalej mam swoje PS1. Jak widać, jak każde PS1 większe jest zupełnie nieczytelne. 80% tego to jest ustawianie kolorków. Wygląda, jak widać, tak. Po prostu nazwa użytkownika, spacja, katalog i ten procent zamienia się na hash, jeśli wpiszę sudo minus i będę na rucie. Praktycznie taki dość standardowy prompt. W Bashu też coś takiego można zrobić, nic szczególnego. Przedostatnia linijka to jest sourceowanie dużego skryptu shellowego, który jest przydatny dla programistów Rubiego, ale oni i tak o tym wiedzą. A ostatnia linijka to jest coś, czego używałem jak mój login manager, jak jeszcze takiego używałem, nie potrafił ustawić mi środowiska. Poprawnie. I teraz zajmiemy się może tymi liniami, które są wygenerowane automatycznie. Jak się nimi zajmiemy, usuniemy konfiga w całości. Tak. O, on to pamięta. Czemu? Znowu muszę przesunąć okno. OK. Jest jeszcze jedna opcja. Ostatnio działało, jak to robiłem, ale w sensie, jak usuwałem sobie. OK, teraz jest coś źle. Dobra. Pamiętam i konfiga. Cóż mogę z tym zrobić? Usunąć konfiga na serwerze i zalogować się do niego jeszcze raz. To jest jakaś opcja. OK. Jestem na prezentacji. To jest normalne, że prezentacje mnie nie lubią. Aha, mam kopie zapasowe. Zishell wykrywa, czy ma jakieś swoje pliki generalnie i stara się bardzo. OK, spróbujemy metod. O właśnie, home mi nie działa, bo nie mam zbindowanych klawiszy. Jak to jest możliwe? No dobra, po prostu nie pokażę tego dzisiaj, ale. O, właśnie. Terminal mnie nie lubił po prostu. Wytrzymamy parę minut z białym tekstem na czarnym tle. Tak jak mówiłem, testowałem to wczoraj i działało, ponieważ testowałem to na tym terminalu. Nie wiem, co jest z GNOME terminalem, że to działa inaczej. Spróbuję się dowiedzieć, ale nie mam teraz czasu na to, bo prowadzę prelekcję. OK. Jeśli uruchomimy po raz pierwszy shella, to on nas zapyta, czy chcemy go skonfigurować. Najczęściej wtedy odpowiadamy, że tak, chociaż już jesteśmy zdenerwowani, że w ogóle musimy coś konfigurować, a to nie działa od razu. Ale to jest zishell. To nie jest shell dla zwykłych userów. To jest shell dla ludzi, którzy chcą sobie naprawdę ułatwić życie i potrzebują tego. Więc klikamy tak, chcemy to skonfigurować. Skonfigurujmy ustawienia dla. Teraz możemy skonfigurować parę rzeczy. Historię, dopełnienia, edycję i tak dalej, i tak dalej. Więc skonfigurujmy najpierw historię. Czy jest tu coś do wyjaśnienia? No, rzeczy, jak to, tak jak mówiłem, rozmiar historii i plik, w którym historia jest zapisywana. Ja
to o zostawiłem tak, jak było przez długi czas, dopiero ostatnio sobie to zmieniłem. Stwierdzając, że 1000 to za mało. Dlaczego to zostawiłem? Bo jak pierwszy raz konfigurowałem Zishella, to nie wiedziałem, co to robi. I nie chciałem wiedzieć, co to robi, bo nie chciałem się patrzeć do manuala. Jak widać, nie musiałem. Kolejny. To jest całkiem... Obcina jeden znak. Aha. Okej. To jest całkiem duży krok, bo tutaj konfigurujemy ten właśnie najbardziej bardzo rozbudowany system dopełnień, który możemy po prostu skonfigurować domyślnie. I to jest dobra opcja. A możemy też skonfigurować ręcznie. Aha, bo to jest... Możemy też skonfigurować ręcznie, ale na razie nie. Teraz dalej. Możemy skonfigurować klawisze. Tak, Zishell ma tryb Emacsowy i Vimowy dla klawiszy. Vimowy polega na tym, że jak naciśniemy Escape, to nie wiemy, co się dzieje, bo jesteśmy w Command Mode. Jak ktoś korzystał z Vima, to wie, co się dzieje, jak się naciśnie Escape. W Zishellu jest to samo generalnie. Różnica jest taka, że startujemy w trybie wpisywania znaków. Emacsowy tryb za to ma tylko tryb wpisywania znaków, ale za to ma dziwne skróty klawiaturowe z Emacsa. Dlatego też wolę tryb Vimowy. Tylko jak nacisnę Escape, to bardzo staram się wrócić do trybu edycji wtedy po prostu, naciskając I. Zostawimy na razie Emacsowy. Tutaj jest coś... Jest coś źle. No nie wiem jeszcze co. Dobra. Czwórka. Wybieramy sobie opcję. No, tak jak już mówiłem, jest możliwość włączania ich. Można też w ogóle ich nie ustawiać, na przykład auto CD w ten sposób włączyłem naciskając jedynkę. Można włączyć, wyłączyć bipa. Domyślnie jest włączony. Dobrze wiedzieć, właśnie się o tym dowiedziałem. Teraz go wyłączę w swoim konfigu nowym. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Wpisywałem komendę, która wyłączała bipa w X-ach. Też to jest jakaś opcja. Dobra, co dalej można zrobić? Dwa razy dwójkę, jak naciśniesz to. Okej, okay. Aha. Powinno cię przenieść do takiego trybu specjalnego, aha, żeby tak, tam... Tak, 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 racja, bo ja się dziwiłem, dlaczego to nie działa, dlatego że Zishell ma osobny program do konfiguracji samych dopełnień, dlatego że po prostu to jest tak duże zadanie. Okej. Okay. On też ma parę punktów. Najpierw, czego będzie używał do dopełnień. Jak widać, może poprawiać, może ekspandować globy, to znaczy, że jak wpiszemy gwiazdkę i naciśniemy tab, to tą gwiazdkę zamieni na wszystkie pliki w katalogu. Może dopełniać normalnie, może dopełniać razem z poprawieniem literówek. To jest różnica od poprawienia literówek zwykłego, bo to działa tylko przy enterze, a z dopełnieniem działa też, jak naciśniemy tab. I na razie zostawimy domyślne. Tutaj możemy skonfigurować, jak dopełnia też w ten sposób, że patrzymy, czy chcemy tak naprawdę, żeby dopełniał patrząc na wielkość znaków, czy nie patrząc na wielkość znaków, czy jakkolwiek. To też zostawimy i generalnie tu jest bardzo dużo tego. Z ciekawszych rzeczy mamy do ustawiania kolorki. To co... Aha, bo to...
Naprawdę, tu jest bardzo dużo opcji. Nie omówię ich wszystkich, nie omówię nawet ich części z bardzo prostego powodu, bo manual do tego zajmuje cały rozdział, ale ten rozdział zajmuje dobre paręnaście, jak nie parędziesiąt stron. Więc to jest, ja to pokazuję teraz dlatego, żeby pokazać, że to się da zrobić, że to nie jest takie trudne. Mimo tego, że jak widać miałem problem z uruchomieniem tego, powiem szczerze, że kiedyś jak to uruchamiałem po raz pierwszy na GNOME terminalu, to zadziałało. Nie mam pojęcia, dlaczego teraz nie. A w razie, gdybyśmy mieli naprawdę problem, zawsze można po prostu skopiować parę rzeczy z internetu. I też będzie działać. Dobra. Na razie tego nie skonfigurujemy. Więc to jest na tyle to, co chciałem pokazać. I pytanie, co dalej? Czy są jakieś pytania? Czy ktoś chce mi powiedzieć, że nadal uważa, że Bash jest lepszy? Czy może coś innego? Jest, to znaczy ja mam takie dwa pytania. Po pierwsze, tak? Próbowałem teraz na swoim laptopie na ZSH uzupełnić sobie opcję z minusem. Udało mi się, jednak nie udało mi się chodzić pomiędzy tymi opcjami strzałkami. I pytanie pierwsze, co trzeba zrobić, żeby te strzałki działały? A druga sprawa, czym się Tmux różni od screena? To nie jest temat mojej prezentacji, ale mogę szybko odpowiedzieć na to. To jest linijka, która odpowiada za przechodzenie strzałkami. Teraz masz dwie opcje, albo skopiować tą linijkę metodą palców na klawiaturze, albo poczekać, aż opublikuję gdzieś mojego konfiga, co może się stać kiedyś, albo po prostu, tak jak tu jest napisane, uruchomić comp install i znaleźć opcję, która to włącza. To jest ta najprostsza opcja. Proponuję pochodzić sobie trochę po tym. Ta opcja za to pozwala włączyć to menu po trzech tabach. Można też zmniejszyć tą ilość albo zwiększyć. Tak. Teraz czym się różni Tmux od screena? Tym, że ma inne komendy i generalnie jest wygodniejszy z mojego punktu widzenia. Ale inaczej, używam i Tmuxa, i screena. Screena używam jak muszę, Tmuxa używam jak mogę. To jest ta różnica. To mógłbym rozwinąć ten temat, ale myślę, że nie ma sensu robić flamewara konkretnie tego typu. Tak samo jak nie robimy flamewara Vim versus Emacs, tak samo jak nie robimy flamewara Windows versus Linux. Chociaż na tej sali myślę, że to nie byłby aż taki flamewar. Także coś jeszcze? Nic? No cóż, najwyraźniej, tak jak przewidywałem, mówiłem zbyt nudno. Starałem się, ale postaram się poprawić na następnej prezentacji. Tutaj jest parę stron, z których korzystałem i z których proponuję wam skorzystać. Bardzo fajną stroną jest ta pierwsza. To jest kalendarz adwentowy na ostatni rok, w którym właśnie autor opisywał Zishella i różne fajne feature'y w nim. Proponuję sobie zobaczyć, bo tam jest więcej rzeczy niż to, co opisałem, chociaż częściowo się pokrywa. Druga strona to jest wiki Zishella. Całkiem trudna w nawigacji, ale znaczy trudna, nieintuicyjna, ale się da. Trzecia to jest oczywiście wiki mojej dystrybucji, która to dystrybucja jest bardzo fajna, bardzo dobrze udokumentowana i w ogóle najlepsza na desktopy. Tak właśnie. Jeśli ktoś, jak to powiedział mój prowadzący na temat, uwaga, Microsoft Accessa, jeśli ktoś go nie zna, jeśli ktoś go nie lubi, to znaczy, że ktoś go nie zna. Akurat z tym się nie zgodziłem, ale myślę, że co do Archa to miałoby jak najbardziej zastosowanie. To jest bardzo fajne distro. A czwarta to jest po prostu manual w sieci. To jest manual, to jest Zishell, to jest coś, co się bardzo trudno czyta, dlatego że on jest wielki. To jest inaczej, to jest manual tak duży, że pierwsza strona w manualu to jest lista
innych stron w manualu, które można przejrzeć, jak chce się znaleźć konkretną rzecz. Najczęściej ja korzystam z tej strony w manualu, która zawiera całość, ponieważ ich podział niestety jest tak zrobiony, że nigdy nie wiem, gdzie chcę czegoś szukać. No, można by z tego pewnie wydrukować książkę. No. Tutaj jeszcze odnośnie tych klawiszy, one korzystają, jak widać, z Terminfo. To jest fragment, który skopiowałem z wiki, z Zishellowego. Jak sobie wpiszę ZSH Keybindings, to mam tutaj taką stronę na wiki. Tutaj jest jedna metoda, tutaj jest druga metoda, z tej właśnie skorzystałem. Tutaj jest metoda dla leniwych i dla tych, którym terminal wspiera Ctrl-V. To jest po prostu wstawianie klawiszy. I to jest metoda, której używałem do niedawna, dopóki się nie przekonałem, że jak zmienię terminal, to te bindy się zmieniają, szczególnie w wypadku RxVT, który ma w bardzo głębokim poważaniu wszystkie inne konwencje. Znaczy wszystkie inne, czyli dokładnie mówiąc Xterma. Dobra, w takim razie dziękuję. To wszystko na razie.